Hej, hej, witam was serdecznie na moim kanale, jestem Lena i dziś pokażę wam nowe MMO. No nie za bardzo pokażę, bo jeszcze nie ma startu gry. Jest to oczywiście mowa o Tower of Fantasy. Pewnie część z was słyszała, jak ktoś nie słyszał, to teraz się dowie. Tower of Fantasy, według tego co myślałam, że startuje we wrześniu albo jeszcze później. Ponieważ ta gra jest dostępna tak jak w Genshin na Launcher lub w Epic albo Steam. I na Steam właśnie pisze druga połowa roku. Okazuje się, że na Epicu chyba w listopadzie, na Steamie gdzieś w okolicach moich urodzin w październiku, a na Launcherze dokładnie jutro o 2 w nocy. Oczywiście nie polecam wam zarywać nocki na granie. Jeśli chodzi o serwery, mamy dosyć duży wybór. Azja, North America, Europa, South America, South Asia. Azja. Oczywiście wybieramy Europa. No, większość mówiła, że będziemy szli Polacy na Astora. Tutaj mamy między innymi na myśli dwie mi znane steamerki, Orchidie i Neri, nawet Widzu, który jest znany z Genshina. Ale doszły pogłoski, że na Astora mają iść niestety Francuzi, raczej Francuzi to nie mam nic do Francuzów, bo mam Francji, więc nie mam nic, tylko że po francusku będą pisać. No i niestety Rosjanie, więc to tak średnio. Wiem, że było potem, zastanawiali się nad Anomora i Andoes. Wiem, że na Anomora idzie chyba Japanka z resztą swoich ludzi. Ale ja wybrałam Andoes, gdzie idzie właśnie Orchidia z ludźmi, Wizu z całą ekipą. Czy będzie z kim grać, z ludźmi, którzy będą chociaż troszkę się interesować tą grą. Nie wiem jeszcze jak większość steamerów i znajomych, ale ja wybieram Andoes. Andoes będzie dopiero jutro aktywnym. Dobrze, co to jest Tower of Fantasy? To jest niby MMO. Ale nie takie na przykład Lost Ark, Ion, GW2, Teso i tak dalej, bo ponoć na serwerze ma być ograniczenie, że będziesz mógł widzieć czy spotkać do jakichś 100 graczy, więc ja to tak mówię MMO łamane przez co-op. No zobaczymy jak to będzie. Świat jest piękny, odsyłam was do filmików, najlepiej zobaczcie, na dole będziecie mieli link, gdzie można się zarejestrować i pobrać, jak i link do mojego Discorda, gdzie zapraszam, tam macie wszystkie filmiki wrzucane na kanale. No i co? Skoro nie można wejść, to po co jest to? Można pobrać wcześniej i stworzyć postać, tylko że rezerwacja nicku niestety nie działa. To jest tylko stworzenie postaci, zapisanie jej i potem możecie ją po prostu od razu wrzucić i już grać. I to będziemy. Gra w ogóle jest science fiction, chociaż trochę fantasy jest połączone, ale skupmy się tak. Mamy do wyboru pana i panią. Pana i panią. To są awatary gotowe. Ja wam tylko przeklikam, żeście sobie zobaczyli ubrania. Facet i kobieta mają ten sam styl ubrań na start. Tylko wiadomo, on ma inaczej i ona ma inaczej. Dobra, skupmy się na dziewczynie. Możemy sobie wybrać gotowy model. Ten model chyba widzieliśmy nawet na pierwszych zwiastunach i pokazach Tower of Fantasy. No powiem tak, ciuszek nie jest zły, chociaż to jest dla mnie jakieś dziwne. Wybiorę sobie dlatego, że chcę mieć jakąś ładną twarz. Ten ciuszek jest też bardzo fajny. Ten jest mega uroczy, szczególnie to jak ona stoi. So cute. No ten już tak średnio. Ten też średnio. Wiecie co? Pójdziemy w tą panią się, bo mi się bardzo podoba. Next. Tu mamy oczywiście outfit do wyboru na start gry. A to jeszcze jeden był dodatkowy, bo tego nie pokazali. A też jest fajne, chociaż tam beczka na tyłku trochę taka dziwna. Możemy zmieniać kolory, ale żebyście się nie zdziwili, jest to jedna część koloru tylko. Tutaj jak widzicie, zmienia wam się góra. Tutaj paski jeszcze po bokach. Tutaj już większy wybór, bo nam się zmienia cały ciuszek. Tutaj też jest fajnie, bo też nam się zmienia kolor większości ciuszka. Powiem wam, że mi się podobały te ciemne. Takie eleganckie były. Potem mamy tutaj. Tutaj nam się też nawet fajnie to zmienia, bo zmienia nam się cały praktycznie ciuszek.
Tu zmienia nam się tylko kurteczka i ten pasek. A tu? No, też nawet nieźle. Ja bym poszła w tęciuszek, bo mi się podoba. Poczekajcie w ogóle, bo jestem... A patrzcie, jak nie zmienimy koloru, to widzicie? Ciuszek jest tutaj biały, a tu niebieski. No, ale ja chcę zmienić. Okej. Dobra. O Jezus Maria. Okej. O, fiolecik pójdziemy. Dobra. Mamy akcesoria. Oczywiście tylko dwa mamy. Ale możemy się pobawić. Jak widzicie. Size. Up, down. Fajne. Shape. Tu chodzi o postać. Troszeczkę głowę zwiększyłem. I oczywiście pobawimy się biustem. Tu mamy zwiększenie, zmniejszenie biustu. Tutaj mamy... Czy jest bliżej, czy dalej. Oczywiście kolor skóry. Ja zostawiam ten, bo mi odpowiada. Wielkość postaci. No tu jest dla mnie za mała, więc pójdę w standardową wielkość. Teraz włosy. Jeśli chodzi o włosy, to też mamy tu fajną zabawę. Bo mamy na przykład opaskę... nawet sławki. Królicze uszka. To też jest fajne. Ale nie. Na razie chcę sobie pobawić się tutaj. No i jest te parę dodatków. Mi się tak średnio podobają. Dobra. Jeśli chodzi o włosy, to mamy coś takiego, że mamy wybór przodu, middle and back. Tutaj widzicie, możemy sobie zrobić, że na przykład jest bardzo grzeczna, ułożona. To sobie wybiorę, podoba mi się. Tu nie musimy wybierać, ale możemy sobie wybrać. Aha, bo tutaj nie pasuje do tych włosów. No dobra. I tył włosów, czyli proszę bardzo, możemy sobie wybrać. Proszę, kucyk. Okej. Tutaj mamy zwykłe, tu mamy kolejny kucyk. Tu mamy krótkie, tu mamy proste. Tutaj jakieś dziwne kucyki. Tutaj bardzo dziwne kucyki. O, tych nie możemy wybrać. O. Kucyki kolejne, bardzo fajne. O, jak widzicie... tutaj trochę jak catching. No. Ja oczywiście muszę front zmienić, bo ja chcę mieć dostęp do wszystkich włosów. Dobra, outfight doesn't match. Okej. Czyli moi drodzy, jak wybierzemy jakiś outfight, nie, to może nam się nie... Ej, patrzy się. Okej. Wiecie co? Jeszcze raz. Wybierzemy jej inny outfit. Czyli zabudowany nie będzie pasował do tych włosów. Dobra. A jak sobie wybierzemy, czekajcie, bo tutaj taki ten, to weźmiemy taki niebieski. Dobra. Czy teraz mamy dostęp do... A widzicie, nie mamy dostępu do wszystkich włosów, ale mamy do tych na przykład. Do tych już mamy dostęp. Też są bardzo fajne. Z tym warkoczykiem. Te też bardzo fajne. O, jakie te są fajne, takie kręcone, nie? No i tu mamy jeszcze takie długie, proste. No dobra, jedziemy z kolorem. O, przypatrzcie się. Zmieniłam kolor i Doom ma zupełnie inny kolor.
Ja bym poszła w taki. O, jak. A jeszcze możemy shady wybrać. Okej. Okay. No ja uważam, że jest bardzo uroczo. Dalej to my mamy facial, czyli twarz. No powiem wam, że troszeczkę ja bym nie chciała tutaj zbytnio jakoś i tą twarz zmieniać, bo mi się bardzo podoba. Check bone, check chin, lover. No powiem wam, że opcji jest dużo, a tutaj mamy podstawowe twarze. Przejdźmy do oczu, bo mi się oczy średnio podobają. Ja bym wybrała. A nie ma. O, te są takie normalne. Okej. Okay. Shade. Aha. Tylko te takie bardziej urocze są, ale takie za duże trochę jak na mnie. Te są fajne. O Jezu. Okej. Okay. Musimy porozszerzać troszkę jej ten pupil. Ale bez przesady. Okej. Okay. Miarę okej. Okay. Tu mamy coś takiego. Oj. Dwukolorowe. Spirale. Coraz to dziwniejsze rzeczy ja tutaj widzę. Wezmę sobie to dwukolorowe. O, jak ładnie. Trochę mi coś nie tak z tymi oczkami, ale to będzie można potem pozmieniać. Okej, okay, tak, bo ja chcę dwa zmienić, nie chcę mieć dwukolorowe. Akcesoria. A nie, przepraszam. Eyes and nose jako akcesoria? Okej. Okay. Dobra, nie widzę zbytnio zmiany. W usta też się nie będę bawić, bo też nie widzę zbytnio zmiany. Okej, okay, pseudowąsy, serduszko. Psia łapka, której nie widzę, pewnie jest na czole. Okej, okay, to ma być coś z tyłu zawstydzona, tak? Okej. Okay. Pieprzyk. Piegi. Panda, kot. Okej, okay. Ale mi się podoba to. O, super. I co? I już mamy gotową postać, powiem wam. Troszeczkę to trwało. Nie trwa to długo. Powiem wam tak, są fajnie tutaj opcje. Możemy sobie pomachać, zobaczmy jak. Nice to meet you. Fajnie mówi. Let's go when you're ready. Okej, fajnie mówi po angielsku, co jest wow, mega fajne. Tak, fajne jest to, że możemy jakiś ciuszek na start wybrać, to jest mega fajne. Parę akcesorii, troszeczkę możemy zwiększyć jej głowę, biust, wybrać jej wielkość. Już więcej zabawy jest w fryzurze, bo niby dużego wyboru nie ma, ale jednak inny możesz przód wybrać, inny tył. Możesz coś na środku jeszcze, jak wybierzesz dany włos, który będzie pasował akurat. Więc no, kurczę, jest... Jest naprawdę duży wybór. O, to mi się bardziej podoba z tym u góry wystające, no po prostu urocze. No i trochę możemy pobawić się z twarzą, oczami, ustami. I oczywiście możemy jej dać też trochę jakichś takich różnych rzeczy na twarzy. Tatuaże i tym podobne. No powiem wam, że mi się bardzo podoba tworzenie postaci. No widzicie, powiem wam tak, no to nie jest dużo, ale jest co robić. Naprawdę, jeśli się przypatrzy na przykład jakąś postać, nie wiem, Nezuko, Catching, bo Catching tutaj też można prawie że zrobić, czyli jakąkolwiek inną postać z danej gry, to praktycznie większość jesteśmy w stanie odtworzyć. Na przykład nie odtworzymy na przykład Raiden czy Shenhe z Genshina za bardzo, bo to by musiała mieć długie, kręcone włosy, jakieś warkocze.
ale dużo postaci odtworzymy, czy na przykład Rem albo Ram z ReZero odtworzymy jak najbardziej, bo są takie włosy. Więc dużo postaci z różnych filmów, anime, gier jesteśmy w stanie naprawdę odtworzyć. Siuszkami no trochę już różnie to bywa, ale idę o głowę, że w grze będą dostępne ciuszki. Szczególnie, że na start dostajemy jeden ciuszek za wcześniejszą rejestrację, za to, że dobiliśmy ileś tam graczy zarejestrowanych. Więc dostajemy ciuszek. No to cóż, moi mili, nie pozostaje mi nic innego, jak życzyć Wam miłego dnia. Do zobaczenia w czwartek w grze, ewentualnie w piątek. I co? I zapraszam Was na serwer Andoes, tutaj macie Andoes, będzie pisało wszystko oczywiście na dole, zapraszam do mojego Discorda, inne filmiki z gier czy z unboxingów i życzę Wam miłego dnia, trzymajcie się, hejo!